Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Toruś152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować wątek widzącego, który zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Tak, ruiny dużego placu świątynnego. No, jesteśmy tutaj w okolicy, mamy Amenofisa, miejmy nadzieję, że będzie się z nami gadać. Mam się tu z kimś spotkać. Tak. A z kim? Z człowiekiem, który zostawiał informacje w różnych miejscach Khorinis i określał się jako widzący. Nie sądziłem, że to będzie możliwe, że ktoś tak uparcie będzie podążał za mną aż tutaj. A co to oznacza? To znaczy, że osiągnąłeś swój cel. To ja jestem widzącym. Co tu robi goblin? Nie obawiaj się. Nie skrzywdzicie. To mój przyjaciel. Jest twoim przyjacielem. To prawda. Fraskas z powodu upadku tak bardzo zranił się w nogę, że nie mógł chodzić. Dzięki mojej mocy uzdrawiającej, udało mi się go uzdrowić, aby po kilku tygodniach mógł znowu chodzić. Od tego czasu staliśmy się dobrymi przyjaciółmi. Patrzysz na mnie, jakbyś nie wierzył moim słowom. No cóż, ja. Jeśli nie chcesz mi wierzyć, porozmawiaj z Fraskasem. Z radością ci to potwierdzi. Ten goblin naprawdę jest twoim przyjacielem. Tak, już ci o tym mówiłem. Mam nadzieję, że to uszanujesz. Nie złość się na mnie. Jestem po prostu ciekawy. Dotychczas znałem gobliny tylko jako wrogów ludzi. To prawda. Ale tylko dlatego, że ludzie zapoczątkowali tę wrogość. Chwileczkę. Czy Beliar nie podjudzał goblinów i orków do tej wrogości wobec ludzi? Oczywiście, Beliar także ponosi winę za tę wrogość. Ale nie sam. Ponieważ gobliny zbierają najrozmaitsze rzeczy, to szybko wchodzą w konflikt z ludźmi, którzy w ogóle nie rozumieją tego. Jak tylko goblin coś zabrał człowiekowi, zaraz na niego polowano i zabijano. Po takim doświadczeniu, gobliny nie miały powodów, aby lubić ludzi. I dopóki będzie trwała wojna bogów, to się nie zmieni. No tak. W końcu tobie i Fraskasowi udało się położyć kres tej wrogości. Tak, ale za to został wygnany ze swojego plemienia i teraz musi uważać na swoich braci. To dręczy Fraskasa. Niestety, nie potrafię tego zmienić. Czy jego plemienni bracia nie próbowali z powrotem ściągnąć Fraskasa do siebie? Oczywiście, że próbowali. Ale on pozostawał nieugięty, kiedy jego współplemieńcy poprosili go o zaprzestanie przyjaźni ze mną. Te istoty są bardzo wdzięczne i lojalne w swojej naturze i nigdy nie zawodzą swoich przyjaciół. Tak samo jest z Fraskasem. W jego pojęciu jest niedopuszczalne, że mógłby okazać się niewdzięcznym. I dlatego też go nie zawiodę. Tym niemniej byłoby lepiej dla niego, gdyby plemię znów go przyjęło. Oczywiście. Także próbowałem go przekonać, że jego plemię jest ważniejsze, niż przyjaźń ze mną. Ale nie był gotów na takie poświęcenie. No no. Wydajesz się być zdenerwowany. Dlaczego podążałeś moim śladem? Szukam wiedzy. Twoja odpowiedź brzmi obiecująco. Mam kilka pytań. To naturalne, że się pojawiają, gdy poszukuje się szerszej wiedzy. Ale wpierw muszę cię sprawdzić, abym mógł się przekonać, że jesteś godzien dostąpić tej wiedzy. No dobrze, z tego co wiem, to będziemy mieli normalnie... Chwila. Rozmowę jak z Kłachodronem. Jaki sprawdzian? Dowiesz się, jak tylko powiesz, któremu z bogów służysz. Służę Innosowi. Jestem paladynem króla Erchaobara i walczę ze sługami Beliara. Wolałbym lojalnego sługę Adanosa, ale wojownik Innosa także może mi pomóc. Muszę jednak wiedzieć, czy zgłębiałeś naturę i nauki bogów. Sprawdzę cię. No dobrze, no ale to może byś zaczął ze mną gadać, a nie non stop. Przestajesz. W takim razie zacznij swój sprawdzian. Dobrze. Teraz zadam ci kilka pytań o bogach. Odpowiadaj z rozsądkiem. Jeśli na wszystkie odpowiesz poprawnie, zaspokoję twoje pragnienie wiedzy. Jesteś gotowy? Dobra, powiem tak, spróbujemy na sam początek Chwila. Bez poradnika, zobaczymy jak mi to pójdzie. Zadawaj SWE pytania. Jestem Amenofis, potomek ostatniego uzdrowiciela z Jarkendaru. Teraz sprawdzę twoją wiedzę. Kto został wybrany do walki z chaosem? Orkowie. Tak, to prawda.
Jeśli naprawdę jesteś osobą właściwą, będziesz w stanie odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Poza jednym. Kto prowadzi dusze zmarłych do zaświateł? Beliar. Kto stworzył ogień, światło, prawa i sprawiedliwość? Inous. Kto wybrał zwierzę na swojego awatara? Beliar. Kto jest równowagą między chaosem a porządkiem? Adanos. Kto strzeże praw ognia i światła na ziemi? Magowie ognia. Kto ukrył święty artefakt, który niegdyś strzegli pradawni ludzie? Nie mam pojęcia. Świetnie. Widzę, że masz do czynienia z bogami. Dokonuje tego tylko ktoś, kto nie interesuje się wyłącznie sprawami ziemskimi. Jestem z ciebie zadowolony. Zatem moja kolej. Teraz ja mam pytania. Śmiało. Co chcesz wiedzieć? Określasz siebie widzącym. Dlaczego? Ponieważ Adanos dał mi wgląd w najgłębsze tajemnice bogów. Jakie tajemnice? No dobrze. Ale wszystko po kolei. Jak już mówiłem, nazywam się Amenofis. Jestem potomkiem pradawnego ludu, który żył na Khorinis. Ten lud czcił Adanosa. Na jego cześć, moi przodkowie stworzyli kulturę, której pozostałości można tu zobaczyć. Te kulturę z jego świątyniami i ruinami, moi przodkowie nazywali Jarkendarem. Przez wiele stuleci rozkwitał w pokoju i dobrobycie, aż do strasznego końca. Sam jestem potomkiem rodu, który był jednym z uzdrowicieli pradawnego ludu. Tę pradawną wiedzę przechowywano przez wieki i przekazano mi. Z tego powodu noszę tę samą szatę, którą niegdyś nosili moi przodkowie, uzdrowiciele. Więc jesteś uzdrowicielem. Zapewne sporo wiesz o magii i alchemii. Tak, ale tylko w zakresie uleczania. I z nikim nie dzielę się tą wiedzą. To wszystko jest bardzo interesujące, ale teraz wyjaśnij mi, dlaczego napisałeś te listy. Poszukuję czegoś i w tym celu potrzebuję odważnego i zaufanego pomocnika. Dlaczego teraz podejrzewam, że mam wziąć udział w czymś, co dla mnie może być bardzo niebezpieczne? Ponieważ twoje przeczucie cię nie zwodzi. Jeśli mi pomożesz, będziesz w wielkim niebezpieczeństwie. Ale jeśli jesteś tym, na kogo czekam, ciebie to nie odstraszy. Musisz mi teraz pochlebiać. Może po prostu powiedz mi, czego szukasz. Już cię o to pytałem, ale nie zdołałeś mi na to odpowiedzieć. Masz na myśli pytanie, gdzie była mowa o świętym artefakcie. Tak jak mówisz. Chodzi o artefakt. A właściwie są dwa. Co to za artefakty? Jeden z nich, to artefakt boga Beliara. Jest to miecz zwany, szponem Beliara. To on ponosi odpowiedzialność za upadek Jarkendaru. Niegdyś był przechowywany w świątyni Adanosa, ale dowiedziałem się, że już go tam nie ma. Pewien człowiek wyniósł miecz ze świątyni i dał go magom wody, którzy interesowali się kulturą Jarkendaru. Mag wody Saturas zatopił go w głębinach morza, wierząc, że będzie to najbezpieczniejsze miejsce dla tej broni. Ale Adanos miał chyba inne plany co do szpona. W każdym razie, morze z powrotem wyrzuciło go na brzeg i został znaleziony przez piratów. Ale tak potężna broń, w żadnym wypadku nie może być u piratów. Trzeba tę broń zabrać piratom, zanim wpadnie w łapy sług Beliara. Co zamierzasz robić ze szponem, kiedy go otrzymasz? Jeszcze nie wiem. Może zniszczę, jeśli będzie to możliwe. W przeciwnym razie, gdzieś go ukryję, aby z jego powodu nie było jakiegoś nieszczęścia. Ale być może byłby on najbezpieczniejszy w rękach wojownika walczącego po stronie Adanosa lub Innosa. Ale musi być wystarczająco silny, aby oprzeć się mrocznym wpływom emanujących ze szpona. Może to ja jestem tym wojownikiem. Być może. Czym jest drugi artefakt? Jest to relikwia zwana niebiańską tarczą, która należy do 7 boskich artefaktów Adanosa. 7. Słyszałem, że było tylko 5. To był błędny przekaz. To pewne. Tak. Przekaz o tym, że było tylko 5 artefaktów jest związany z raportem, w którym jest mowa, że w świątyni Tadmoru było ich 5. Niczego nie napisano o położeniu 2 innych i wieści o tym, że ich było 7, po jakimś czasie zanikły. Jeden z tych 2 artefaktów, to niebiańska tarcza. Tak. A czym jest 7. artefakt? Podobno jest to najpotężniejszy z 7 boskich artefaktów. Tajemnicza magia, o której nic nie wiadomo. Jedynie legenda mówi, że tego artefaktu strzegł sam Adanos. Więc nic więcej o tym nie wiesz. Nie. Ta wiedza nie była dla mnie dostępna. No dobrze. Czy niebiańska tarcza była w świątyni Jarkendaru? Tak, to prawda.
Będziemy wiedzieć, gdzie jest, gdy dowiemy się, dokąd udali się mieszkańcy Jarkendaru. Powiedziałeś, że jesteś potomkiem tego ludu. Dlaczego nie wiesz, gdzie są? Mój przodek był zbyt chory, aby opuścić Khorinis. Pozostał, gdy inni odeszli. Zapewne wiedział, dokąd się udają, ale najwidoczniej nikomu o tym nie powiedział. Prawdopodobnie tę wiedzę zabrał do grobu. Od czego mam zacząć poszukiwania? Od świątyni Adanosa. Jeżeli ci się poszczęści i uda się tam znaleźć coś, co podpowie, gdzie się podzieli mieszkańcy Jarkendaru. Czego właściwie mam szukać? Wszystko, co ważne, moi przodkowie zapisywali na kamiennych tabliczkach. Jeśli jest tam jakaś wiadomość, zapewne będzie przechowywana na tyłach wnętrza świątyni. A jak się dostać do świątyni? Weź ten klucz. Otworzysz nim wrota. Ale, co? Nadal potrzebne jest 5 kolorowych kamiennych tabliczek. W takim razie daj mi je. Niestety, nie mam ani jednej. Musisz je poszukać. Masz jakiś pomysł, gdzie mogą być? Przypuszczalnie w ruinach, które znajdują się w Jarkendarze. Najlepiej szukać w większych domach. To były kiedyś piękne budowle. Ale kiedyś w rozmowie z piratami, dowiedziałem się, że pirat Tom też szukał kamiennych tabliczek. Być może znalazł jakieś. Powinieneś z nim pogadać. Dobra, z tego co ja wiem, to my mamy wszystkie chyba tabliczki. Z Praskazem będziemy gadać innym razem. Najpierw myślę, że kwestia tego, co tutaj już zaczęliśmy, będzie ważniejsza. Zobaczmy. Ja powinnam te tabliczki mieć ze sobą. Także sprawdźmy, czy mamy wszystkie. Powinnam mieć 5. No i mamy wszystkie 5, natomiast możemy zajrzeć do Toma. I zobaczyć co nieco obóz piratów. Tylko oni teraz jeszcze śpią, nie? No tak, zapomniałaś o tym, że śpią. No tak, no przecież. Bones. Morgan, gdzie jest Tom? Mamy go. Witaj. Hej, ty. Co ty tu robisz? Tuż obok przechodziłem. Tak sobie przechodziłeś. Być może, akurat mi się przydasz. Tak. Do czego? Ponieważ w tej chwili w obozie nie ma nic do roboty, a tu zainteresowały mnie te kamienne tabliczki. Świetnie. I co dalej? Znalazłem w okolicy kilka sztuk, ale przypuszczam, że może ich być więcej. Niestety, droga w głąb wyspy jest zamknięta. Ale być może, ty potrafisz znaleźć drogę. W sumie, Skip zdołał się tam przedostać. Skip. Więc dlaczego nie zwróciłeś się do niego? Nie zdążyłem. Już opuścił nasz obóz. Ma jakieś zadanie od kapitana. To wszystko, co wiem. Jeśli to cię interesuje, porozmawiaj sam z kapitanem Gregiem. Więc, jak już powiedziałem. Jeśli zdołasz przedostać się w głąb wyspy, powiadom mnie, dobrze. A wtedy powiem ci, jakie tabliczki są mi potrzebne. A co będę z tego miał, że zdobędę ci te tabliczki? Otrzymasz godne wynagrodzenie. Ale to omówimy później. Teraz za wcześnie o tym mówić. Zaraz, no ale... Myśmy to już robili, halo. Naprawdę nie mogę nic ci powiedzieć, serio? Przecież my już żeśmy znaleźli Skipa i... I w ogóle. Nie masz tu czego szukać. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. No, my teraz nawet z Gregiem sobie nie pogadamy. Ale dobra, olejmy na razie tego questa. Praskasz, tak na pewno. Poszukiwania. A co się stanie? Jeżeli tak po prostu wejdziemy sobie w teleport. I polecimy sobie do świątyni. Dobre bardzo pytanie.
Bierę Drake Hunter. No, po prostu możemy wejść. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. O kurde! I tego się nie spodziewałam. Co oni mają takiego speeda w tyłku? Ajajaj, dobra. Kurde, ciekawe, że zrobili z tego miejsca nowy obszar. No nie? No nie powiem. Bardzo ciekawe. Co my tu mamy? Kluczyk dostałam. Wiecie co? To wyjdziemy stąd jeszcze na chwilę. W jednym ze starych budynków na bagnach. No dobrze. To weźmy to, zróbmy jeszcze. Obóz piratów. W ogóle to chyba już Greg powinien wstać, chyba nie? Czy nie? Dalej śpisz? Śpisz jeszcze, dobra. To trudno. Dobra, teraz widzę, będziemy robić bardzo dużo rzeczy naraz. Masakra. Ale dobra, w porządku. Fajnie. Mimo wszystko, że ten wątek się już ruszył. Powiem wam, że to jest bardzo oczyszczające w momencie, gdy właśnie możemy robić jakieś wątki, które zaczęliśmy wcześniej i można je już kontynuować. To jest bardzo fajna rzecz. O kurde. Prosto na poszukiwacza. Czy ja mam ciężkich? Przyda się. Dobra, F10. W takim razie wygląda na to, że mam kluczyk do jednego miejsca. O kurde. Okej. No i tutaj, tak? Zobaczymy. Mam nadzieję, że nic się tu nie pojawiło. Jak to będą poszukiwacze? Zombie, szkielety? Dobrze. Ej, to ciekawe, że tutaj się zrespiło nam... parę przeciwników, nie? No ale tak, tutaj faktycznie był kuferek, więc... Okej, tych tabliczek jest w takim razie więcej. To są jeszcze jakieś inne tabliczki. Okej, dobra. Teleportacja do obozu piratów. Chodźmy do Toma. Jestem ciekawa, czy on jeszcze śpi? Nie śpi, no oczywiście. Tylko Greg sobie jeszcze może dłużej spać, a panom już kazał tutaj pracować. Siema. Znalazłem kilka ciekawych kamiennych tabliczek. Oto one. Interesujące. Prawdopodobnie właśnie tych 5 kamiennych tabliczek szukam. Trzeba to sprawdzić. Ja. Pójdziemy do znajdującej się na bagnach świątyni. Emigrek. Ja też mam iść. No, oczywiście. Potrzebuję kogoś, kto będzie mnie osłaniał. No, dobrze. Więc chodźmy. Nie. Będzie rzucać się w oczy, jeśli pójdziemy tam razem. Greg jest bardzo podejrzliwy. Idź sam. Spotkamy się w świątyni. Zapomniałeś o jednym drobiazgu. Gdzie faktycznie znajduje się ta świątynia? Na bagnach znalazłem kilka budowli. To akurat jest proste. To świątynia, w której znalazłeś Skipa. Ta sama świątynia. Zaczekaj chwilkę. Więc mnie okłamałeś. Ty wysłałeś Skipa do tej świątyni. Przyznaj się. Cóż. Dałem Skipowi zadanie odnalezienia kamiennych tabliczek. Jednak, miałem takie przeczucie, że on ich nie znajdzie. Ale teraz powinniśmy się śpieszyć. Jeśli Skip coś wywęszy, to będzie trzeba dzielić skarb na 3. Aha. Rozumiem. A ja się dziwiłem, po co ci te stare kamienne tabliczki? Jesteś pewny, że tam są skarby? Oczywiście. W każdej świątyni jest skarb. Skoro tak mówisz, to pewne. Będziemy bardzo bogaci. A skoro mi pomogłeś, dostaniesz 3. część skarbów.
trzecią część. Cóż, niech tak będzie. Dobrze. Więc jesteśmy Urząd Morski Uwielni. A teraz ruszaj w drogę, zanim ktoś nas tu zobaczy. No, trochę mam takie mieszane uczucia, w sensie... Coś mam wrażenie, że tutaj nie bangla. Tak jakby treściowo. W sensie trochę nie rozumiem, o co chodzi w tym zadaniu. Do obozu bandytów. No i co, faktycznie mamy tutaj tego typa? Powinien tu być. Czy ja znowu coś źle rozumiem? Spotkamy się już w świątyni, ale gdzie, przepraszam? Chyba, że tutaj, ale... A może? Zaraz, no bo jego tutaj... Nie ma go tu? Nie ma go tu. W świątyni. No ale on tam nie przejdzie, bo przecież nie ma tego. Chyba czegoś nie rozumiem. No my znaleźliśmy skipa dokładnie tutaj, w tym miejscu, więc... No nie wiem. Spróbujmy przejść jeszcze... Okej, on tu jest przed tym wejściem. Tu jest jakiś kufer. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Siema. I co teraz? To bardzo proste. Teraz weź te 5 kamiennych tabliczek i spróbuj dostać się do świątyni. Co ty będziesz robić? Teraz zamierzam tu zostać i cię osłaniać. Poczekaj. Czy nie mówiłeś, że to ja mam ciebie osłaniać? No i? W czym problem? Czy to ma jakieś znaczenie, jak to zrobimy? Nie żartuję. W świątyni może być niebezpiecznie, podczas gdy tu na zewnątrz zapewne nic się nie wydarzy. No dobrze. Mam propozycję. Jeśli tam wejdziesz, dzielimy skarb po połowie. Dlaczego nie miałbym wziąć sobie wszystkiego? W porządku. Niech będzie. Bardzo dobrze. Miej tam oczy szeroko otwarte. I gdzieś tam z pewnością znajdziesz wielkie skarby. Na pewno. Na pewno. Dobra, czyli w ten sposób, tak? Okej, dobra. To może być w takim razie w ten sposób. Ja jestem tylko ciekawa, że tutaj mamy normalnie ekran ładowania. Dobra, i teraz pytanie. Ja niestety nie pamiętam, jak to działają kluczyki. Okej, dobra. Będzie dużo wczytywania. Bardzo dużo. Chociaż wiecie co? Możemy sobie ułatwić życie solucją, dlatego że... W solucji mam tutaj napisane, w jakiej kolejności to naciskać, więc... Mężczyzna, kolce i słońce, tak mi pokazuje. Tylko czy to o to chodzi? Tak. No tak, przecież to jest tak samo, jak było w tym. Mężczyzna, a raczej ludzie. Kolce i słońce. Kolce i słońce. Dobra. W razie czego mamy to odpalone, więc... Będzie git. Będzie dużo poszukiwaczy, nie? O cholera. Trzeba to jakoś dobrze rozegrać. O, nie przeżyjemy tego. Chyba, że się schowamy tutaj. Dobra, jesteśmy z powrotem, bo mi grę aż wywaliło. Kurde, no oni są w stanie... Dobra, nie. Inaczej.
Dobra, spróbujmy w ten sposób. Dobra, powinno się udać. No ale w taki sposób to mi się to w życiu nie uda. No dobra. Pochodnia, miecze. Pytanie, czy opłaca się w któryś korytarz iść? Zobaczmy. Korytarz najbardziej po prawo mi pokazuje, żeby teraz ruszać. Najbardziej po prawo, czyli tutaj. Dobra. Tylko tu będziemy mieć towarzystwo pewnie za chwilę znowu. Ojejku, zapomniałam, że tu jest dziura. Trzeba włączyć pochodnie, bo będzie źle bez tego. Pochodnia, halo. Where is pochodnia? Powiem wam, że nie spodziewałam się, że wrócimy na stare śmieci. Że tak powiem. Mamy przejść po jasnych kafelkach, no to... Chyba jednak po ciemnych, nie po jasnych. Chyba, że ja nie widzę czegoś i jestem jednak ślepa. Nie wiem. Dobra. Aha, to tak nie działa. No dobrze. Kolejny raz pochodnie wyciągnę. Dramat. Dobra, i teraz nie pamiętam, czy na wprzód, czy na koniec. Dobra, tędy. Tu się nie otwiera. Jakaś podpowiedź? Pociągnij za dźwignię w prawym rogu. To chyba nie chodzi o to miejsce. Chyba, że... Nie. Nie, to dalej będzie chodziło o dźwignię. Chodzi o to miejsce. W prawym rogu, czyli tu. Co prawda mi się oberwało. Dobra. Trzeba się być trochę wyleczyć, bo mnie tutaj panowie dojadą. Dobra, niech będą tego typu mikstury. Dobra. Zobaczmy, czy jeszcze będę tego potrzebować? Chyba nie. Chyba na pewno nie. Dobra, przełączymy sobie na to. O cholera. Dobra, został jeszcze jeden. No i dobra. Zobaczmy, co dalej. Tu jakieś itemki standardowo. No już słyszałam te ćwoki. Dużo poszukiwaczy, ale na szczęście już nie są aż takim zagrożeniem, jak byli. Ale też nie mogę powiedzieć, że nie stanowią żadnego zagrożenia, bo stanowią zagrożenie.
I to dosyć takie solidne. Dobra, zrobimy mały odwrót. Bo oni tutaj agresywnie się dosyć zachowują. Dobra, na szczęście tego leczenia trochę mamy. Mamy stąd... O matko, ale nie zacinaj się, mordo. Trzeba zrobić odwrót znowu. Dobra. I tam został nam ostatni jeszcze poszukiwacz. Chyba jednak wolę tych wojowników, tych nieumarłych. Okej, zbulwersujmy ich tutaj, żeby tu przyszli. Bo ich tam zostało dwoje. Aha, oni są po drugiej stronie. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Nie, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Do biblioteki w kanionie. A tu gdzieś powinny być podobno zwłoki kruka. I ja nie widzę nic takiego, chyba że są tam dalej. Nie wiem. Najpierw zróbmy może jednak tak, że wyciągniemy sobie pochodnie, bo jest dosyć ciemno. Nie, no są zwłoki kruka. Co my tu mamy w nim? List do kruka. Kluczyk jakiś miał, nie zwróciłam uwagi niestety. Klucz do skrzyni kruka. Okej, czyli tam przed wrotami, dobra. Ale jeszcze list do kruka był. Witaj kruku, ponieważ cię nie spotkałem, napisałem do ciebie ten list. Posłańcy mistrza byli tam i chcieli się dowiedzieć, kiedy zabierzesz broń ze świątyni Bladwin. No, troszeczkę już mało aktualna sprawa chyba, nie? Tutaj ludziki po prostu? Tak jest. Tu będzie ciężko trochę. Oni tutaj właśnie... Jest duża szansa, że mnie zaspamią. Dobra. Jest też teleport. Pytanie, czy go używamy? Zobaczmy. Dobra, to możemy do niego przyjść teraz tędy. Spoko. Bardzo ładnie nam to poszło. Zanim pogadam z tym gościem, to jeszcze otworzymy sobie. Prawo kruka i zbroja magnata. I ta zbroja będzie lepsza po ulepszeniu. Mi się wydaje, nie? Ma 110. Ale możliwe, że po ulepszeniu będzie miała więcej. No i prawo kruka. Niestety gorsza broń. Ale dosyć dobre ma i tak statystyki. Co ja mam za bronię? Nie no, nic nie mamy pod jedną rękę. Szkoda. Ej, gdzie złoto? Nie ma żadnego złota. Podejdź tutaj, nie opowiadaj bajek. Gdzie schowałeś złoto? Niczego nie chowałem. Jeśli mi nie wierzysz, możesz sam iść do świątyni. Jednakże, to bardzo niebezpieczne. Jest tam pełno pułapek. Cholera. I co teraz? Nic. Lepiej już wracajmy. Chodźmy. Ruszaj. Wolałbym iść sam. Muszę pomyśleć. Chwila. Wszystko w porządku. Ej. Gdzie złoto? Nie ma żadnego złota.
Podejdź. Dobra, czyli nic nie zrobimy. W ten sposób? Nie, wyjdziemy na zewnątrz. Bo i tak do tego typa, żeby się dostać, to musimy teleporterem. Tędy i... O Jezus, to ciało. No i tutaj zejdziemy. Na dół. I tu. I zobaczmy, co on powie. Znalazłem tę kamienną tabliczkę w świątyni Adanosa. Ten klucz też tam był. Muszę to obejrzeć. I co? Jest tam coś interesującego. Owszem. Aczkolwiek nie napisano tu, dokąd udali się mieszkańcy Jarkendaru, ale jest wzmianka, że w tej sprawie chcieli się w bibliotece naradzić. To może być tylko biblioteka w kanionie. A klucz, który znalazłeś, prawdopodobnie otwiera tam jakieś drzwi. Z reguły, wyniki każdych poważnych narad utrwalali na kamiennych tabliczkach. Możliwe, że można będzie je znaleźć w bibliotece. Szczególnie ważne kamienne tabliczki często umieszczano w grobach, aby martwi chronili je przed dostępem dla niepowołanych osób. W dolnej części biblioteki znajduje się komora grobowa znanego uczonego. Obowiązkowo powinieneś to sprawdzić. Chwileczkę. Czy to oznacza, że będę miał w bibliotece do czynienia z nieumarłymi? Pewnie tak. Powinieneś być bardzo ostrożny. No cóż. To nie będą moi pierwsi nieumarli. No to idę. Powodzenia. Niech chroni cię Adanos. Możesz mnie Adanos. Dobra, spoko. Żaden problem. To wracamy. Dobra, bo przez chwilę miałam takie... O co chodzi? Temu goblinowi też oczywiście pomożemy. No, ale może nie teraz, nie? W sensie wiecie, o co chodzi. Teraz to my idziemy robić inne rzeczy. Niestety golema wkurzyłam. No dawaj. I masakra, no. No uderz mnie, chłopie. No wreszcie. Dobra, serce bagiennego golema nie chcemy. A tu co się dzieje, przepraszam? Dobra. Pan poszukiwacz tutaj, w takim miejscu, bez sensu. Dobra, do kanionu, tak? Siup. No i mamy. Tutaj w kanionie też się podziały rzeczy. A skąd wiem, bo tutaj byłam, zerknąć, co się tutaj stało. Jak widzicie, pojawiły się czarne jaszczurki ogniste. I dużo jest smoczych zębaczy. To akurat żaden problem, bo ekspa to my akurat potrzebujemy dosyć sporo, także akurat fajnie. Dzień dobry, witam. Bardzo ładne smocze zębacze w sam raz. Żaden kłopocik. Dobra. Ogólnie wypadałoby się przebiec po całym tym miejscu i zobaczyć, co się zmieniło, a co nie. No ale myślę, że nie dane nam będzie przynajmniej razem przebiec wszystkiego. Chociaż kto wie, jak nas gra ponownie zaprowadzi w jakieś miejsce, to się powinno nam to udać bez problemów. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Chociaż zobaczymy. Tutaj ogólnie się pojawiły trolle. Takie fajne rzeczy. Czarne kąsacze się pojawiły. Znaczy czarne. Łuskowy. Pełzacz. Boże, co ja powiedziałam? Jaki pełzacz? Kąsacz. Ojejku. O Jezusie Maryjo. To na szczęście nie jest żaden kłopot, żeby nawet się tak bić z trollami. No jak widzicie, jakby w porządku.
Dobra, czy coś jeszcze tutaj żyje? Nie. To nawet zdążymy tu wejść jeszcze. Nie myślałam, że zdążymy, ale widzę, że przeciwnicy też się tutaj, no, jak to się mówi, rozgościli. I to nawet gorzej, bo to poszukiwacze. Ajajajajaj, niedobrze, cholera jasna. Jeszcze dwoje naraz, to już jest w ogóle jakiś żart. Dobra, zróbmy tak na szybko. Dobra. Tam też coś się ożywiło po drugiej stronie. W sumie możemy zerknąć. No pewnie poszukiwacze, no bo co by innego. Albo nie, nie umarli. W sumie to my te pulpity możemy teraz poczytać, nie? No, możemy. I widzę, że jest za to bardzo dużo expa. Tylko, że ja i tak nie znam jeszcze tego na przykład najwyższego języka. Natomiast, no warto przeczytać. Kurde, jak za każdy pulpit będziemy dostawać 250 expa, to chyba nie ma o czym mówić, nie? No patrzcie, przecież to się sypie jak z rękawa. Ja pindole, dobra. No tylko teraz będzie taki problem odwieczny z poszukiwaczami. Dobra, musimy zrobić tak niestety. No wy chyba sobie żartujecie, że to wszystko to są poszukiwacze. Ich tam jest sześcioro, czy mnie oczy mylą? Błagam, no nie mówcie mi takich rzeczy. Ja już sobie wyobrażam ten ból bicia ich za chwilę. Chyba się zabiją sami. Chyba tak. O kurde, nie, no nie ma opcji. Szczerze, niech się zabiją sami. Mi nie zależy na tym expie aż tak bardzo. Tam jest ich za dużo. Co ty robisz, mordo? Chociaż widzę, że mamy tego jakieś tam plusy minimalnie. Minimalnie. Chłopie. Dobra, trzeba się wycofać, bo dostałam w łeb, jak nie wiem. A nie mam many. Dobrze. No przecież mam jeszcze te leczenia. Oni tam dostali jakiegoś pierdolca jednego wielkiego. Dobra, no ewidentnie strzelają we mnie. Stoję w takim w miarę. Ajajaj, chyba nie zdążymy. A jednak się udało, dobra. Leczenie ciężkich. Dobra, no siła przebicia jest ciężka. Na szczęście oni się bagują. No, chłopie. Jakim kurde prawem tak można dostać w łeb? Nie wiem. Dobrze, że mam tych zwojów troszkę. To się przyda. Ale dobra, bo tutaj mieliśmy właśnie zamknięte drzwi. Tylko zaraz. Bo ja jeszcze bym chciała sprawdzić, bo się nie zdążyłam rozejrzeć przez ten młyn. No jasne, że jest pulpit. To jest darmowe 250 punktów doświadczenia. Możecie sobie oczywiście przeczytać te pulpity. Pauzując.
Dobra, przeciwników tutaj nie ma. Eliksir życia znalazłam. Pulpit. Nie mogę go czytać. Kamienna tabliczka ucznictwa 2. Kamienna tabliczka z biblioteki. Dobra, to zróbmy tak. Do obozu piratów chyba, nie? No i teraz. Wrócimy sobie tędy. Tam już chyba nic więcej nie było, żadnego dodatkowego klucza. Mamy tylko kamienną tabliczkę. Chyba okej. Nie wiem, czy coś więcej powinnam stamtąd wynieść. Nie wydaje mi się. Siemanko. Znów znalazłem kamienną tabliczkę. Mamy szczęście. Popatrzymy, może dowiemy się czegoś więcej. Tak. Niebiańska tarcza była przechowywana w piramidzie Kholinis. Jeżeli będziemy mieć szczęście, to może ją tam znajdziesz. Jak dostać się do piramidy? Nie mogę znaleźć wejścia. Moi przodkowie dobrze ukryli to miejsce podczas budowy piramidy. Istnieje tajne przejście, które najwyraźniej nigdy nie zostało przez nikogo odkryte. Powiem ci o nim, bo inaczej nie będziemy mogli dostać się do artefaktu. Dobrze. Możesz także spróbować samodzielnie zdobyć kamienną tabliczkę. Gdybym potrafił nurkować, sam bym to zrobił. Nurkować. W porządku. Wielka rzeka Kholini skończy się przy moście prowadzącym do piramidy i północnej części wyspy. Na dnie rzeki woda wpływa pod ziemię. Tam znajdziesz tajne przejście. Przejście prowadzi do dużej bramy, którą otworzysz tym kluczem. Skąd masz klucz? Dostałem go od mojego ojca, który z kolei dostał go od swojego ojca. Jak już będziesz w piramidzie, to szukaj artefaktu w skrzyniach. W przypadku braku klucza radzę wrócić na korytarz. Jest tam takie małe boczne przejście, w którym może być schowany klucz. Dobra. To wszystko jest jasne. Mamy problem. Problem. Co masz na myśli? W bibliotece zostałem zaatakowany przez jakichś zakapturzonych ludzi, sługi Beliara. Jest całkiem prawdopodobne, że szukają szponu, a być może także niebiańskiej tarczy. Poszukiwania stają się coraz bardziej niebezpieczne. Niestety, nie możemy zwlekać. Ani szpon, ani tarcza nie mogą wpaść w ich ręce. Możesz mnie, Adano, się... Dobra, oczywiście my wiemy już, gdzie jest ta piramida. Byliśmy tam, tylko nie dało się tam wejść. Ja oczywiście sprawdziłam cheatami, co tam jest. Do jaskini ogrów. No i co, lecimy w takim razie. Do piramidy już sobie wpłyniemy w kolejnym odcinku. Chyba, że zdążymy jeszcze właśnie tam sobie typowo wpłynąć. No, ale to się okaże akurat. Dobra, bez przyspieszenia może chwilowo. Teleporcik. I skąd będzie najbliżej? Północ Korini, Słoneczny Krąg, Przełęcz. Chyba z gospody, nie? Klasztor? Nie, gospoda. Wydaje mi się, że przejście tędy to będzie najlepszy pomysł pod słońcem. Tylko oczywiście nie obejdzie się bez konfrontacji. Siema, no. Tutaj jak widzicie się odrodziło troszeczkę rzeczy. Polny oprawca. Dobra, niech będzie. Skoro tak się to dzisiaj nazywa. Spoko. Tam jeszcze coś było po drugiej stronie. O matko, tam 5 poszukiwaczy, kurde, na krzyż. Nie, nie, nie. Tu jest już kolejny. Już mi to wystarcza. Na szczęście nawet się nie skap, co ja robię. Dobrze. No i tutaj mamy właśnie wejście. Także zróbmy... To jest poszukiwacz?
Nie, to pielec. Dobrze. Dobra. Możemy zrobić tak, że sobie po prostu wpłynę tutaj. I kolejny odcinek już zaczniemy od eksploracji tego miejsca, nie? To jest, żeby zaczerpnąć sobie powietrze. My nie potrzebujemy takich cudów. Tutaj. Miejmy nadzieję, że poszukiwaczy tutaj nie ma. Bo by było bardzo słabo. O kurde, nie, chłopie! O Panie Boże. Nie, pozwólcie, że... Zaraz się wyleczymy, żeby nie było, ale... To było totalnie chamskie, bo ja skoczyłam i oczywiście nie zadziałało. Po pierwsze, zróbmy eliksir życia. Po drugie, pełnię życia i teraz żadnych zarzutów. B42B chyba wyłączyłam. To możemy przewrócić. Byłam pewna, że to przewracałam, ale być może to się resetuje po... Nie wytrzymam zaraz. Po wczytaniu gry? Tak jest, resetuje się. Dobra, bo ja chcę przejść dalej. Zróbmy sobie tak. Chłopie. No nie zjeżdżaj, ja pierdzielę. Jakie badziewie. Jeszcze specjalnie zrobili kurna taką dziurę. Ja pierdolę. Ja w ogóle muszę to, nie wiem, przewracać, bo mam wrażenie, że przeskoczę na luzie. No, tak właśnie myślałam. Dobra. Nie potykaj się nawet. No i mamy, moi drodzy. Także w kolejnym odcinku sobie zaczniemy od tego miejsca. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. Lecę nagrać jeszcze jeden odcinek. I co? I do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!